Cześć, cześć, cześć. Maja wychodzi, dziękuję. Cześć. Ludziska. Ludziska. Cześć, ludziska. To kulturki? Córki, ale jedna kulturka. Bo mama to... Nie, cześć. Jedna kulturka, a dużo kulturek. A dwie kulturki. Dwie kulturki. Kulturka, kulturki. Kulturki, kulturki. Dobrze, kulturka, kulturka. Dzisiaj wam Ola co się powie, bo Maja powiedziała, że trzeciego odcinka nagrywania już nie wysiedzi i poszła sobie. Po prostu sobie poszła. A Ola nadal siedzi w swojej norce i drze papier. Dla relaksu. To bardzo zajmujące zajęcie, bo trzeba tak... Relaksujące bardzo. Dokładnie. I drąc papier opowie nam o pewnej książce. A będzie to książka... Moja lektura. Tak, pod tytułem... Narnia, czyli opowieści z Narni. Opowieści Narni. I pierwsza część tej książki... Lew, czarownica i stara szafa. Książka autorstwa... C.S. Lewis. Tak. Lewisa. Jest to seria cała książek, jest ich dużo więcej. I my już przyznamy się, że jesteśmy po całej serii. I to już jakiś czas temu. Ale to pierwsza część to moja lektura, więc jeszcze raz. Tak. I pierwsza część jest taka najbardziej znana. Tak, chyba najbardziej ją wszyscy kojarzą. O, to właśnie książka pod tytułem Lew, czarownica i stara szafa. No to opowiadaj, Olu. Bohaterowie na początek. Lucja, Edmund, Zuzanna i Piotr. I Piotr. To są bohaterowie dziecięcy. I kim oni są? No, dziećmi. Dziećmi, ale to ważne, oni są rodzeństwem. No tak. Tak, czyli są dwie siostry i dwóch braci. No i oni gdzieś przyjeżdżają. No i pewnego dnia, drodze niebo... Nie wiem, czy tam też nie jest przypadkiem wojny, czy oni nie pojechali. Dokładnie tak. Właśnie, no to u nich jest wojna. Jest wojna i oni się chronią przed wojną, wyjeżdżając Na wieś. Do takiego bardzo starego domu, do takiego profesora. I ten profesor, no oni u niego goszczą i tam mają wszyscy swoje pokoje. Nie. Chłopacy razem, a dziewczyny razem. I oni się pewnego dnia bawili w chowanego i Lucja się schowała do szafy, takiej bardzo starej szafy, żeby ją nikt nie znalazł. I ona weszła do tej szafy i tam były takie mięciutkie futra. I ona sobie tam łaziła pomiędzy tymi futrami i było tak dużo. Ona się chciała tam jeszcze głębiej schować i tak szła przez tą szafę, szła tam, bo chciała dojść do końca tej szafy. I nagle zamiast futer to zobaczyła, że są gałęzie drzew i ośnieżonych. I weszła do Narni. Weszła do Narni? Tak. Czyli co, ta Narnia była za tą szafą? To ta szafa z tytułu. Okej, okay, czyli weszła. I tam była zima. Tak, i tam była zima, a u nich było chyba lato. Tak. No dobra. I ona poszła dalej do tego lasu, żeby sobie obejrzeć i spotkała takiego fauna, pana Tumnusa. A kto to jest faun? Taki, czy co to jest? Taki pół koza, pół człowiek. Ale tylko chłopak, chyba. No chyba tak, tylko chłopak. I czyli co, ten pan Tumnus to jak wygląda? No, to taki do nóżki, kozie dwie i no, główka normalnie, spoko, dobra, ekstra. Ale główka... I nóżki, też... więc... Pan Tumnus. Spotyka tego pana Tumnusa. No tak. I ten pan Tumnus ją zaprasza do siebie na herbatkę i oni tam piją herbatkę. I oni opowiada, że u nich panuje taka zła królowa. I właśnie to ona taki śnieg robi. I jeszcze... I potem jakby ten pan Tumnus zaczyna płakać, bo jakby
On mówi, że on tak tylko udawał, że on jest taki miły i dobry, bo mu królowa ta właśnie kazała, żeby ją schwytać, bo u niej było tak, była taka przepowiednia, że córki Adama i synowie Ewy to mogą jej odebrać władzę. Czyli jeżeli wszystko... Córki jeżeli, Adama i, i synowie... Nie, tutaj. Synowie Adama i córki Ewy. Czyli dwóch chłopców i dwie dziewczynki ludzkie, tak? Tak. Że... Ludzie, że mogą mi odebrać władzę. I on zobaczył jedną dziewczynkę i już się przestraszył. Bo no on miał właśnie szukać tych znamion, przepowiedni, tak? Czyli ta królowa się przestraszyła. No ale opowiedzmy, co było dalej. Lucja wróciła do siebie przez tą szafę, czy nie wróciła? No ten Tomasz miał ją porwać, ale w końcu ją odprowadził do domu. W końcu ją odprowadził do domu, ale no po prostu, bo po prostu już tak naprawdę no to ten faun był bardzo taki miły, tylko mu ta królowa kazała, ale no on w końcu ją odprowadził i ona wróciła. Jakby ona tam była parę godzin, normalnie ona tam była, nie wiem, 6 godzin, siedziała tam z tym panem Turnusem, a wróciła. I pobiegła do wszystkich i się pytała, szukaliście mnie, przykro mi, że ten, że sorry, że mnie nie było, tyle, że ona się schowała w tej szafie, a oni, co ty, 5 minut cię nie było, nawet cię nie zaczęliśmy szukać. No właśnie, nie? Czyli w ogóle ten czas inaczej płynął w tej krainie zimna. Ale co, uwierzyli jej tak łatwo, że ona była w jakiejś krainie? Nie, czekaj, oni się nie bawili w chowanego, tylko oni po prostu przechodzili i przechodzili przez tą salę. No. Ale oni uwierzyli jej, że ona gdzieś była w jakimś innym świecie? Nie, ona im właśnie zaczęła opowiadać i ten Edmund, który był drugi w kolejności od niej najmłodszy, bo to było tak, że ona była najmłodsza, drugi był Edmund, trzecia była Zuzanna, a najstarszy był Piotr. I to rodzeństwo jej nie uwierzyło, a Edmund ciągle jej dogryzał, że się boi, że nie wymyśla jakieś dziwne historie. I nawet oni poszli do tej szafy, wszyscy razem tam weszli. Wszyscy razem tam weszli, no i nic. No i dotarli normalnie do tego, nic się nie działo. Ścianka była normalnie tak, z tyłu. Normalnie była ściana. No i co dalej? Bo to chyba jest tak, że jeżeli się chce tam wejść, to nie. Jeżeli się jakby nie... Nie wierzy. No tak. To nie można wejść. No i oni tam normalnie żyli, ten Edmund jej dogryzał i oni następnego chyba, nie, no parę dni potem już prawie o tym zapomnieli. I Edmund był ciągle, zresztą nie, Edmund był ciągle niemiły dla Lucji i pewnego dnia oni się właśnie bawili w chowanego. I Edmund chciał zobaczyć jeszcze raz, czy tam fajnie jest w tej szafie, bo chciał się tam ukryć, że to fajna może kryjówka jest. I wszedł do tej szafy i tak samo jak Lucja trafił do Narni. O. No. I potem on nie spotkał pana Tumnusa, tylko on spotkał tą złą. Tą czarownicę, tak? Tak, tą czarownicę. Królową. I ona mu mówiła, że ona jest dobra. Że oni wszyscy o niej kłamstwa mówią. I ona mu dała ptasie mleczko, przez które, no, to powiedzmy, to tak jakby uzależniało. Że jeżeli coś zjadł, to on chciał tego jak im więcej. I ona kazała, powiedziała, że dostaje cały pokój ptasiego mleczka, a jeszcze zostanie królem. Jeszcze zostanie królem jej królestwa, jak przyprowadzi resztę rodzeństwa do jej pałacu, bo ona jakby łatwiej jej by było całe czworo unicestwić od razu, na jeden raz. No i co, zgodził się ten Edmund? Tak, bo on był jakby pod wpływem tego ptasiego mleczka. Okej. Okay. No czyli co, Edmund dostaje zadanie od czarownicy, żeby sprowadzić resztę rodzeństwa do Narni. I on wraca do domu i prawie o tym tak no zapomina, no oczywiście ten... Ale najgorsze jest to, że jakby oni przychodzą, widzą, że Edmund wyszedł i Lucja się pyta, źle mówię. Jeszcze on zanim wrócił, spotkał Lucję tam, bo Lucja też tam była u pana Tumnusa. I oni tam właśnie rozmawiali, jak pięknie, i potem wyszli.
I ona pobiegła po tej starszej do tej stworzy, ebym też tam był, że nam, że wreszcie mi uwierzycie, juhu, juhej. No i wtedy Elmo zrobił chyba najgorszą rzecz w tej książce. Powiedział tym starszym rodzeństwu, że on się tylko tak bawił z Lucją, wtedy tam nie było żadnego świata. Aha, czyli co, tak ich oszukał ją. No. Skłamał. No, ale zostaje z tą swoją misją i jak to później się dzieje? I przechodzą wszyscy w końcu do tej Narni? Tak, może nie mówmy jak, ale czy oni się tam w końcu znaleźli w tej Narni? Tak. Tak. I mieli tam różne przygody, ale byli na przykład u bobrów i tam była też taka ważna postać Aslan. To jest ten tytułowy? Lew. Lew. Aslan. Kto to jest Aslan? No ten taki, to był taki bardzo potężny lew, który no miał wielką moc i no wszyscy go bardzo, był takim jakby królem Narni. No nie królem. No, był królem kiedyś, tak? No, kiedyś tak. Bo co, zanim przyszła ta czarownica, to Narnia była czym? Takim bardzo ładnym, wiosna ciągle była. Tak, takim krajem szczęśliwym bardzo. Tak. Ale jakby Aslan się opiekował wtedy Narnią, ale jakby on też się opiekował innymi krajami blisko Narni, takimi sąsiadującymi z Narnią, różnymi innymi no państwami, jakby krainami. No i on też tam musiał iść i też im pomóc. I zostawił Narnię, ale jak oni przyszli, te czwórka dzieci, to on też wtedy przybył. Bo zaczęła się wypełniać. Przepowiednia. Przepowiednia, ale to nie było takie proste, żeby ją wypełnić, tak? Czyli to właśnie kosztowało ich dużo przygód. Dużo się tam działo. No. I to rodzeństwo musiało dużo zadań wypełnić, prawda? Ale powiem wam tak, ten Edmund potem był dobry, nie zły. Ale potem przez długi czas był zły. Tak, przez jakiś czas był zły. Ta czarownica go porwała ostatecznie, prawda? I oni też go musieli odzyskać, Edmunda. I musieli też stać się takimi wojownikami, można powiedzieć, tak? No. Każdy tam też dostał supermoc. No to możemy powiedzieć, jaką nie każdy supermoc. Dostał supermoc. Albo taki przedmiot, który dawał im supermoc. Nie, no Edmund nie dostał chyba niczego. Zuzana dostała łuk taki, gdzie się strzały chyba nie wyczerpywały. Edmund, nie, Piotr dostał miecz, a Lucja dostała taki taki róg, którym można było zawsze o pomoc, jakby, że usłyszą ją jej rodzeństwo i Aslan, w ogóle wszyscy ją usłyszą, żeby jej pomogli. I jeszcze dostała taki flakonik z napojem, który uzdrawia. A Edmund nie pamiętam. On chyba nie wie, czy coś dostał. Nic nie dostał. Ale ta jego przemiana w tej książce też jest bardzo ciekawa, tak? Od takiego złośliwego, rozkapryszonego dziecka do, no możemy to powiedzieć, ale tu dopiero zobaczycie, co on zrobił na końcu, ale do takiego bohatera, tak? Nie powiemy wam, jak książka się skończyła, bo tam jest dużo, bardzo ciekawe to jest. Możemy wam jedynie powiedzieć właśnie, że jest dużo emocji, dużo, dużo się tam dzieje, ale powiemy, że się skończyło dobrze. Tak. Chociaż były takie bardzo, bardzo smutne momenty. Ja pamiętam, że bardzo się tam smuciłam na tym, jak czytałam tą książkę. I powiem wam, że mój pierwszy kontakt z tą historią to nie była książka. To jest ciekawe bardzo, bo ja pierwszy raz się zetknęłam z Narnią przez serial. Film. Nie, właśnie nie film, serial. To był bardzo stary serial, który moi rówieśnicy, rodzice pewnie pamiętają, był bardzo często emitowany podczas ferii zimowych w Polsce. Właśnie jak były ferie zimowe, to opowieści Narni bardzo często się pojawiały i to był bardzo stary serial. Ja nie pamiętam, ile tych historii Narni było nagranych w tym serialu. Na pewno był Lew, Czarownica i Stara Szafa, na pewno było Srebrne Krzesło, z tego co pamiętam, i jeszcze chyba Książę Kaspian.
Ale pozostałych, szczerze mówiąc, już nie pamiętam, więc też zakładam, że mogło ich nie być. Ze wspaniałą muzyką, ten, na pewno pamiętacie tą czołówkę tego serialu z tą muzycznym wstępem. I ja no, uwielbiałam ten film. To wiadomo, że to był jeszcze taki rozrobiony po staremu film fantasy, więc tam nie było jakichś super efektów. Czy nie? Nie, to był taki fabularny film. Serial. A to był film czy serial? Serial. Bo ja chyba widziałam kawałek filmu. Tak, później był film i faktycznie nawet chyba wszystkie części zostały nagrane tego filmu. Wszystkie części książki zostały zakranizowane. Natomiast na pewno ten pierwszy chyba i drugi był taki w miarę popularny i czasami też się pojawia w telewizji. Ja właśnie oglądałam w telewizji. I on już był taki bardziej spektakularny, bo ten serial, to wiecie, to było tak, że tam, no mówię, nie było jakichś super efektów specjalnych. W tym nowym filmie już było dużo, dużo lepiej, ale no jednak taki sentyment do tego serialu pozostaje. To chyba BBC produkowało ten serial, więc to był brytyjski serial i ja go uwielbiałam naprawdę w dzieciństwie. I wtedy dopiero zobaczyłam, że jest taka książka. Opuścisz i wtedy mi? Przeczytałam tą książkę. No możemy poszukać, jeśli gdzieś jest, może na YouTubie, może można znaleźć. I był jeszcze właśnie... I wtedy właśnie zobaczyłam, że to jest taka książka i poszukałam sobie tej książki w bibliotece i faktycznie zaczęłam ją czytać i bardzo mi się podobała. Oczywiście są różnice między filmem, serialem a książką, ale o dziwo nie ma ich aż tak dużo, jak w niektórych ekranizacjach. I myślę, że możecie sobie też spokojnie te filmy obejrzeć, no ale ostrzegam, bo jest dużo takich smutnych też momentów. Strasznych? Strasznych też trochę chyba jest, z tego co pamiętam. Ale myślę, że spokojnie można obejrzeć. Co ci się, Ola, najbardziej w tej książce podobało? Nie wiem. No podobało mi się, że była czwórka rodzeństwa i było też z różnych stron powiedziane, ale jakby no... Też mi się podobało, że ten Aslan to był taki bohater, taki spokojny, w noże... Nie, czekaj, bobry były w noże. Nie, ale taki był właśnie ten Aslan, był taki dostojny, spokojny, taki prawdziwy król, prawda? Mhm. Taki mądry, dobry, z dobrym sercem. To rodzeństwo też było fajne, bo oni się ostatecznie jakby tak zgodnie z tym zasadą, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak? Czyli byli bardzo zżyci. Też jakby każdy za sobą tam bronił siebie, a można powiedzieć. Tak, a które z rodzeństwa jest twoim ulubionym i dlaczego? Nie wiem, Edmund może? Edmund? A dlaczego? Nie wiem, bo jakby on się tak poprawił. Mhm. A poza tym w ogóle w tej książce najmniej jakby dopowiedzieli, ale najmniej mówili o Zuzannie. Mhm. Bo o Łucy też to powiedzieli, o Piotrze też, o Edmundzie też bardzo dużo, a o Zuzannie to nie. Ale pamiętam, że ty kiedyś nawet na bal przebierańców się chciałaś przebrać za Zuzannę. No. I się... Bo za Edmunda? Nie chciałaś, że za Edmunda. To Zuzanna była lepszą kandydatką. Trochę jak Edmund nie wygląda. Tak. No ale Zuzanna jest też bardzo ważną bohaterką. Wyglądasz. Jest dosyć ważną bohaterką. Lucja malutka, ale okazuje się urocza. Bardzo urocza, ale też bardzo taka mądra, tak? Nie, ja też bardzo lubię Lucję, bo Lucja jest taka fajna i taka malutka. No, taka mała siostra, ale jednak bardzo ważną rolę odgrywa i jest też, okazuje się, że jest bardzo mądra. Zatem... ten Piotr to taki już nie dzieciak. Tak. Taki słabiak. Tak, tak. No to jest taka historia, można powiedzieć, bardzo typowa o tym, jak to dobro walczy ze złem. Natomiast jest w bardzo taki nietypowy sposób przedstawiona. I myślę, że dlatego warto ją przeczytać. I można się fajnie właśnie utożsamić z bohaterami, bo bohaterowie są dziećmi. Bardzo ciekawie są różne zwierzęta przedstawione właśnie w takich... No taka bardzo magiczna kraina, ta Narnia. Tak, dużo takich, można powiedzieć, mądrości życiowych, tak? Dużo takich ważnych, istotnych myśli jest tam przekazanych. Komu byś, Ola, poleciła tę książkę?
No, dzieciom od takich lat 5 do 12. No, myśmy dosyć wcześnie zaczęli czytać Narnię, właśnie tak jeszcze chyba Ola w zerówce była, albo w pierwszej klasie może. Nawet wcześniej. Pierwszą część to nawet jak byłam, nie wiem, miałam 5 lat. No, na pewno jakoś tak szybko dosyć. Ja pamiętam, że to była jedna z pierwszych książek, które powiedziałam, że trzeba dzieciom kupić i całą serię od razu kupiliśmy. Nie wiem, czy to nie było za wcześnie, no natomiast dzięki temu już dziewczyny znają Narnię całą. Opowieści z Narni, te pierwsze tomy jeszcze są takie łatwiejsze, te kolejne już są takie trudniejsze też do zrozumienia, wydaje mi się. Ale te pierwsze spokojnie można czytać, może czasami z jakimś tam tłumaczeniem albo wyjaśnieniem od rodzica, ale można. Samodzielnie to myślę, że właśnie tak 10 lat, 9-10 lat, to już można spokojnie też tą Narnię czytać. I jej dalsze części oczywiście i może do nich też kiedyś wrócimy, prawda? Co tam następne nas czeka? Książę Kaspien? Srebrne krzesło? No, może. trochę tego jest. No i na pewno jeszcze do tej serii będziemy wracać, bo tam są po prostu dalsze losy naszych bohaterów, prawda? Może czasami tak luźno powiązane, ale no w tych kolejnych częściach jeszcze tak trochę i większe są powiązania w tych następnych, ale no już w tych kolejnych już takie bardziej luźne powiązanie z tą pierwszą historią, z Aslanem i z rodzeństwem, które... No bo to są zupełnie inni bohaterowie. Tak. Dokładnie tak. No ale tak czasami wspominają, tak? To rodzeństwo. Więc polecamy Wam zobaczyć, jak historia się potoczyła, jak historia się zakończyła. I mamy nadzieję, że będzie Wam się ta książka podobać tak samo jak nam. A my tymczasem poszukamy starego serialu, żebym mogła dziewczynom pokazać, jak to kiedyś robiło efekty specjalne. I robiło się świat fantazy bez tych efektów i magię. No myślę, że może to zrobić na nich piorunujące wrażenie. Nie ma latania? Jest. Chyba jest. Ale nie wiem, czy w tej pierwszej części. Ale no ktoś tam latał, prawda? Nie było latania? No to jak nie było latania, to nie. Ale wydaje mi się, że w jakichś może kolejnych częściach coś się tam... tak więcej magii było. Ale tak. Ale są gadające bobry. Jest pan Tumnus. Jest bardzo zabawnie. Także może tam się Wam nawet wydać to śmieszne, jak kiedyś robiono takie efekty specjalne i jak charakteryzacja wyglądała kiedyś. I można to sobie porównać właśnie z tą nową edycją filmu. Chociaż ona też nie jest najnowsza, tak? W sensie ona też już parę ładnych lat temu powstała. Nawet nie wiem, z którego roku są te filmy, ale myślę, że... No bo czy to wygląda tak, bobr mówi, jestem bobr. Nie, normalnie mówi. Po prostu ma zamknięto buzi i mówi... Pokażę wam. Także was też zachęcam, żeby odnaleźć gdzieś chociaż fragmenty tego serialu, żeby sobie zobaczyć, jak to kiedyś, jakie seriale oglądali wasi rodzice i jak wyglądała ekranizacja opowieści Narni kiedyś. No, a teraz to już chyba zakończymy. Czas wyjść z norki. Słońce świeci. Nie, ja nie chcę z norki wychodzić. I powiemy co... Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. Pa.